Czy jest pan zadowolony z siebie sprzed lat? No muszę powiedzieć, nie miałem takiego talentu artystycznego jak mój obecny imiennik. Nie grałem nigdy i tak znakomicie Orestei nie tylko. W związku z tym mogę powiedzieć, że jestem więcej niż zadowolony z tego, że Piotr wybrał i podjął się tej roli. Natomiast jestem pełen podziwu dla całego zespołu. Z jego twórcami, z odtwórcą roli głównej, z odtwórcą roli mojego przyjaciela, profesora Bochenka. Patrzę na ten team, także realizatorów, z podziwem, z poczuciem, że rzeczywiście to jest bardzo profesjonalny zespół. Wielkie wrażenie wywarło na mnie przygotowanie rekwizytów bardzo ciekawą nową techniką przez panią Chowaniec. Jestem, krótko mówiąc, szczęśliwy, że dzisiaj jestem z zespołem i przywołujemy 85 rok, pierwszy przeszczep, przywołujemy Zabrze, cofamy się do tych ważnych wydarzeń. Panie Piotrze, powiedział pan w jednym ze swoich wywiadów, że pan się prywatnie z rolą nie rozstaje i spaceruje sobie z nią później jeszcze co nieco. Czy z profesorem Marianem Zembalą również pan się przechadzał? Tutaj już wspominałem profesorowi o tym, że moja żona powiedziała, bo rzeczywiście jest taki moment, w którym już to jest się coraz bliżej i kiedy nastąpił ten moment takiego zjednoczenia, powiedziała, że mógłbym być Zembalą do końca życia, więc to jest... Proszę zostać mądrym Piotrem i dobrym aktorem. Więc jest to przyjemne. Jest to bardzo przyjemne, sprowadza, ja przynajmniej tak to czuję, bo też nie chodzi o to, przecież nie stoimy obok siebie, więc i widać teraz, że jesteśmy osobnymi osobami, ale przez pana profesora, przez tę postać ja też zbliżam się do rzeczywistości, do poczucia rzeczywistości, do tego serca, ciała, człowieka. Mam szansę przyjrzeć się, miałem szansę dzięki spotkaniom w Zabrzu, dzięki pomocy lekarzy z Zabrza, dzięki ich opowieściom, dzięki ich podpowiedziom dotknąć zawodu, który jest najbliżej życia, bo jest na granicy życia i śmierci. I to jest to coś, czego na przykład nie zazdroszczę profesorowi i wszystkim kardiochirurgom i czego sam nie przeżyłem i to mogę tylko zagrać, prawda? Ta bliskość ostateczności. Ale jako zagadka istnieje to we mnie i jakby całe moje zadanie polega na przybliżaniu tej zagadki.